Najciekawszy odcinek chyba może przed nami, bo jeszcze nie kończyliśmy nagranie. Nie, było mnóstwo ciekawszych odcinki. Ja myślę, że cała ekipa z Dzień Dobry TVN, który była z nami, był naprawdę niezły bajzel, jak to się mówi, ale bardzo wesoło i bardzo nawet profesjonalny. Mieliśmy dziennikarzy czy prowadzący różne programy, którzy ocenili to jedzenie jak prawdziwy jurorze profesjonalny. To jest ciekawe. Trudno powiedzieć, czym zaskoczy tą edycją. Już 11, dużo. Ja myślę, że są bardzo dużo nowości, bardzo dużo gości specjalnych i bardzo ciekawe jurorzy, jak Ania Mucha, jak mówiłem o ekipa prowadząca z Dzień Dobry TVN, wybitny cukiernicy, kucharze zagraniczni. Jeszcze nie koniec, bo wyjeżdżamy za granicą na półfinał. Myślę, że będą bardzo dużo niespodzianki. Różnica jest jedną, że Magda, Michel i Ania są coraz młodszej. I to jest wielka różnica z 10. edycji. Poziom gotowania na początek zawsze jest ten sam. Trochę naprawdę muszą jeszcze dużo się uczyć, ale bardzo szybko tych uczestników kręcą się w tym wszystkiego i taki postęp, i nie mówię aż do finału, ale nawet wcześniej, postęp, który jest niewyobrażalny, niesamowity i powoduje, że mogliśmy czasami nazywać to MasterChef profesjonalny, bo oni są niesamowite. Oni się uczą na takie prędkość, jak gąbki biorą ta cała wiedza, dlatego że i to jest najciekawsze. A my jako jurorzy jesteśmy szczęśliwi, bo nie zatrujemy się. A ma pan kontakt z jakimiś uczestnikami z poprzednich edycji? Bardzo dużo i powiem prawdę, nie mówię, że wszystkich, ale od półfinału prawie z każdej edycji, poważnie. I się spotykamy czasami, wpadają do mnie na kolacji, idę do nich, na tych, którzy mają restaurację, dlatego że czy mamy kontakt. MasterChef jest jedna rzecz, to jest wielka rodzina, nic więcej.